W demokracji jednym z najważniejszych uprawnień każdego z nas i każdej z nas jest to, abyśmy kontrolowali nasze władze publiczne. Jednym z elementów tego uprawnienia jest możliwość obserwowania i nagrywania przebiegu sesji rad gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Również mamy uprawnienie do tego, żeby uczestniczyć w posiedzeniach każdej komisji i móc je nagrywać. Zakazy ze strony radnych, którzy chcieliby, żeby te komisje były nienagrywane, to jest po prostu przestępstwo. W tej sprawie doszło do niedopuszczalnej sytuacji, w której radni chcieli zablokować możliwość nagrywania przez mieszkańca przebiegu komisji, a następnie została w związku z tym, że mieszkaniec nie dostosował się do tego, została wezwana policja. Wyrok, który został wydany w tej sprawie, potwierdzający, że mieszkaniec naruszył prawo, nagrywając przebieg komisji, jest naszym zdaniem błędny. Jako Sieć Obywatelska Łodzi Polska zaangażowaliśmy się w tę sprawę z jednego podstawowego względu. Jeżeli ten wyrok by się utrzymał, może mieć efekt mrożący dla innych mieszkańców w Polsce, którzy chodzą na komisje i narady i obserwują te organy, jak one procedują i chcą wiedzieć, jak podejmowane jest prawo lokalne. Naszym zdaniem ta sprawa, tak jak powiedziałem, ma fundamentalne znaczenie dla demokracji. Po samej rozprawie napiszemy relację. Zachęcam do obserwowania naszych stron internetowych.